bardzo serdecznie z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku zrobimy test, ile daje w rzeczywistości siatka kamuflażowa. Jeden z widzów, którego pozdrawiam, napisał na kanale, żeby zrobić test. Pomysł mi się bardzo spodobał, także przystąpiliśmy z McAfee'em i Paparem do realizacji. Jeśli chodzi o założenia, to ja jedę MX-em 1390, który ma 287% kamuflażu, czyli tylko jeden załogant nie ma tam 13%. 442 zasięgu widzenia. Tutaj generalnie delikatny fail, ale zobaczcie, już 355 metrów go wyspotowałem, McAfee'ego. On ma 440 metrów zasięgu widzenia. Jest jeszcze Papar w WZ-cie, który ma 484, ponieważ ma rozeznanie w sytuacji i zwiad. No i ja sobie wgrałem celownik, teraz stoję w krzaczkach oczywiście bez siatki kamuflażowej na malinówce w tych najpopularniejszych. No i już zobaczcie, wyspotowałem go z 270 metrów i teraz on powoli będzie się zbliżał w moją stronę, żeby zobaczyć, z jakiej odległości wykryje mnie on. Jeśli chodzi o dalsze założenia testu, to później stanę na otwartym terenie i też będzie mnie próbował wyspotować i jednocześnie sprawdzimy mit albo fakt, że lepiej stanąć dalej w krzakach, niż żeby wystawała na przykład lufa, tak? Bo też zajęliśmy się tym. Zobaczcie, jest 160 metrów, on sobie wcisnął R1 i powoli zbliża się do mnie. Ja oczywiście znam odległość, z której mnie wykryje, także delikatnie przyspieszę. 130, 120 i tu wypadałoby już powoli zwalniać. Jedzie, 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 zbliża się i za chwilę jest wykrycie, równe 110 metrów, on się zaraz cofnie, żebyśmy złapali dystans. No i padło hasło, żebym wjechał troszkę bardziej w krzaki, bo to coś nie tak. Zwiększyłem dystans do 112 metrów. Zaraz zobaczymy, czy to już zniknę, czy jeszcze 110 dalej, bo podjechał, także nie mam szansy. Nie mam szansy się ukryć. Ja mu zniknąłem przy 112 metrach. Znów się pojawiłem przy 110, czyli tak jak stoję, nie ma żadnej różnicy. Ja nie wiem, czy ja jemu zniknąłem. Nie, na pewno mu nie zniknąłem, bo jest 110 metrów. Także generalnie, jeśli chodzi, teraz jest 111, także zniknę, a ja cofam jeszcze bardziej w krzaki. On ruszy dopiero, jak mu zniknę. Jest 110 metrów, także nie ma znaczenia, jak stoimy w krzakach. Czy stoimy na samym początku krzaków, w środku krzaków, czy za krzakami, zawsze zostaniemy wyspotowani dokładnie z tej samej odległości. Teraz jedzie McAfee. Znów test mamy taki sam view range, także zobaczymy, z jakiej odległości wyspotuje mnie on. Różnica między nimi to jest 40 ponad metrów. 130. Ja oczywiście delikatnie będę przyspieszał, zobaczcie, różnica w 40 metrach widzenia dała 5 metrów w rzeczywistości. W wykrywaniu oczywiście Papar już generalnie, on jeszcze cofa, Papar generalnie wykrył mnie 5 metrów szybciej, mając 40 metrów przewagi. Teraz stanę totalnie na otwartym polu, my się ukryjemy, znaczy oni się ukryją, znikną. I zobaczymy, z jakiej odległości znów ja ich wykryję, bądź oni mnie. Znika McAfee. Przypominam, ja 442 metry view range'u, czyli poniżej 450. Papar 484, czyli powyżej, tak? Mimo że nie może wykryć nic ponad 450 metrów, to ma 40 metrów zapasu. No i spokojnie, spokojnie czekam. Zobaczcie, zostałem ja wyspotowany i teraz zobaczymy, kiedy ja jego wyspotuję, jaka będzie różnica. Ja go wykryłem z 313 metrów, a on mnie wykrył z 360, także jest znacząca różnica w wykrywaniu. On był w ruchu, ale jak wiecie, na lightach ruch na kamuflaż nie ma żadnego wpływu. Zobaczcie, 319 on mi zniknął, ja go nie widzę, 316 ja go zobaczyłem, a on cały czas miał mnie wyspotowanego. Teraz
czekamy aż znikniemy i to samo zrobi McAfee. Już jest 360 metrów, ja jego wyspotowałem, a on zbliża się w moim kierunku i zaraz zobaczymy, z jakiej odległości on wykryje mnie. Jest 304 metry. Jesteśmy już w tej samej bitwie. Tym razem ja będę stał w krzakach z siatką kamuflażową, także przyspieszę, dopóki nie dojadę. Oni ustawiają się dokładnie w to samo miejsce i będziemy czekać na efekty, kiedy wykryję ja ich, kiedy wykryją oni mnie. Jest siatka, działa. Ja złapałem go na 270 metrach, czyli kamo całkiem niezłe. On cały czas zbliża się do mnie, jest już 180 metrów. Ja na razy dwa to puszczam, bo chyba nie ma sensu przedłużać. Tu myślałem, że mnie zobaczył, ale jeszcze nie. Jest spokojnie RK. Znaliśmy mniej więcej odległość. Zobaczcie, już zszedłem poniżej 90 metrów. Dalej jestem niewykryty. 85, 80, czyli już mamy 30 metrów różnicy w wykrywaniu. Jest 40 metrów w różnicy z siatką. Zbliża się, zbliża. I chyba teraz mnie wykrył 66 metrów, czyli różnica 110 i 66, czyli 44 metry różnicy w wykryciu mnie z siatką. No i zobaczmy, zaraz podjedzie McAfee, tylko ja muszę zniknąć. A tu jeszcze potwierdzamy dokładnie wyniki. 70, 60, dokładnie spot na 66 metrach. Czyli jest całkiem spora różnica. No i zbliża się McAfee. Jak tylko zniknę paparowi, McAfee spróbuje zrobić to samo. Tutaj różnica w wykrywaniu mnie bez siatki wynikała z tego, że on nie ma jeszcze kamo. Także ja wykryłem go szybciej, on nie wolniej. Zobaczcie, zbliża się 100 metrów, 80 metrów. Jeszcze nie zostałem wykryty, 70 metrów, 60, 65 metrów. Zobaczcie, różnica w zasadzie 40 metrów widoczności papara i McAfee'ego, a przełożyło się to z siatką tylko na metr, wcześniejsze wykrycie przez papara i metr później wykrył mnie McAfee. I teraz doszliśmy do ciekawych wniosków, zaraz to zobaczycie. Stoję sobie, oczywiście siatka załączona i czekam, aż kogoś wyspotuje. Oni powoli gdzieś się tam zbliżają, wiadomo. Ciężko było to zgrać tak, żeby nie trzeba było czekać na to i zrobić to idealnie w jednym momencie. Jest, zobaczcie, z 310 metrów ja go wykryłem. Jestem teraz niewykryty. 300... 290, 275 metrów, czyli też jest jakaś różnica, ale nie jest ona druzgocząca, znacząca i chyba nie wpływa aż tak na otwartym terenie, jak ma to miejsce, kiedy stoimy w krzakach. Wcześniej, jak pamiętacie, on wykrył mnie pierwszy, teraz wykryłem ja go, czyli siatka coś wniosła do tematu. Teraz ustalamy dokładną odległość. 280 metrów wyszło, tak? Zaraz pewnie cofnie i zobaczymy, czy nie znikam mu. Także znów to 280. 280 cofnął o 2 metry i zobaczymy, czy zniknę. Cofnął o 5 metrów w sumie. No i lada moment, któryś z nas... Aha, to chyba ja mu... Tak, ja mu znikałem. Teraz on mnie wyspotował równo 282 metry. No i teraz ja znikam i dokładnie to samo zrobi McAfee. Aha, przez przypadek zostałem wykryty, także... Chyba zakończyliśmy test tego, co widzę z autocelowania. Także macie dokładne porównanie. Jaka jest różnica odległości, jeśli stoimy w krzakach, to no praktycznie dwa razy później jesteśmy wykrywani tam 1,8 powiedzmy, tak? Jeśli jest to na otwartej przestrzeni, też ja wykryłem jego pierwszy, on wykrył mnie drugi,
mając siatkę, a nie mając siatki, on wykrył mnie pierwszy, albo na odwrót. No nieistotne, w każdym razie z siatką ja wykrywałem pierwszy na otwartym terenie, a bez siatki papar wykrył mnie pierwszego. Wszystko w tym odcinku, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, to zarąbiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka, pozdrawiam, banę.